W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przychodzę, Mamo, dzisiaj, by wynagrodzić za wszelkie zniewagi wobec Twojego niepokalanego serca. Ale spójrz, Mamo, nie przychodzę sama. Jest ze mną Hiacynta. Jest ze mną Franciszek. Ich stawiasz za wzór dla każdego z nas. Oni zaparli się siebie, swych skłonności, słabości do zła, by stać się wynagrodzeniem. Dlatego razem z nimi przychodzę, Mamo. Święta Hiacynto, módl się razem z nami, módl się za nami. Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętej Hiacyncie zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania Królowej Różańca Świętego, modlitwy i umartwienia. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi, naśladując jej cnoty, razem z nią otrzymali wieczną nagrodę w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Franciszku, módl się za nami i z nami. O święty Franciszku, który miłując Matkę Najświętszą, poświęciłeś jej na zawsze swe niewinne serce i ofiarowałeś swoje cierpienia z synowską miłością, spraw, abyśmy i my, kochając ją po dziecięcemu, zasłużyli na jej wspomożenie w walce ze złem, w ciągu życia i w godzinie śmierci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień nowenny. Niebieska Matko i Pani, uciekamy się do Twego matczynego i niepokalanego serca, ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby je uwielbiać i chwalić i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą, jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca. Ciebie, którą ona wybrała sobie za córkę, oblubienicę i matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen. Boga i ludzi na ziemi.
świata królową, Tyś gwiazdą na niebie. Ty nas wiedziesz przed Jezusa, wieczny tron. Maryja, Ave Maryja, u Boga na wybłagaj zdroje łask, by świat lepszy był. O niepokalane serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji, Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Ave Maria. Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski. Bądź pozdrowiona, dziewico z Nazaretu, którą Bóg w niezgłębionych zamiarach i postanowieniach miłosierdzia wybrał na Matkę Zbawiciela. Bądź pozdrowiona, dziewico pełna wiary i miłości, która powiedziałaś Bogu swoje pokorne fiat. Niech moje serce, moje życie, moja modlitwa będzie, Maryjo, dla Twego niepokalanego serca, które doświadcza tylu bluźnierstw i zniewag. Pocieszeniem pragnę, Maryjo, przynieść Ci ulgę w Twoim cierpieniu, dlatego odpowiadam na prośbę Pana Jezusa i w kolejną pierwszą sobotę miesiąca modlę się modlitwą wynagrodzenia za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa, którymi ranione jest Twoje niepokalane serce. Dzisiaj, Maryjo, w tę pierwszą sobotę prowadzisz mnie do domu w Nazarecie, który stał się miejscem cudu zwiastowania i wcielenia Słowa Bożego.
Jak wyglądał, Maryjo, dom Twego narodzenia, życia i przyjęcia Bożych zamysłów? Ewangelie nie opisują Twojego domu, ale ze świadectw historyków możemy wiedzieć, że dom, w którym żyłaś, Maryjo, był domem osób ubogich. Prosty, zwyczajny dom, który krył w sobie tajemnicę życia niepokalanie poczętej. W tym domu, Maryjo, razem z rodzicami modliłaś się, powtarzałaś słowa świętych ksiąg Pisma Świętego. W tym domu żyłaś zjednoczona z Bogiem, ukryta w tajemnicy wiary i niepokalanej czystości serca. Do tego domu przyszedł anioł Boży, aby zwiastować największy cud, cud wcielenia i narodzenia Syna Bożego. A przecież dom Twój, Maryjo, był w miasteczku Nazaret, tak mało znaczącym, że w Starym Testamencie ani razu nie została ta miejscowość wspomniana, jakby w ogóle nie istniała. I właśnie do takiego mało znaczącego, nikomu nieznanego miasteczka, do ubogiego domu kilkunastoletniej Miriam, Bóg posłał anioła Gabriela. Maryjo, jak wielka to tajemnica! Co przeżywałaś w czasie przed zwiastowaniem? Co czułaś, Maryjo, gdy słyszałaś i rozważałaś w sercu zapowiedzi proroków mówiące o tym, że Mesjasz przyjdzie na świat, że wyzwoli swój lud z niewoli? Wiedziałaś, że każda kobieta, każda dziewczyna w Izraelu marzyła o tym, by stać się matką Mesjasza, a ty, Maryjo, też tego pragnęłaś? Pomyślałaś kiedyś, że Bóg właśnie ciebie uczyni matką Mesjasza? Mamy prawo myśleć, Matko Boża, że twoja miłość do Boga i twoja pokora była tak wielka, że nawet przez myśl ci nie przeszło, że właśnie ty będziesz matką Syna Bożego. Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed ślubem ze sprawiedliwym Józefem postanowiłaś, Maryjo, oddać Bogu całą siebie tak bardzo, że chciałaś zachować dziewiczą czystość na zawsze. Postanowiłaś złożyć Bogu całą siebie tak, że wyrzekałaś się szansy urodzenia Mesjasza. Józef, twój narzeczony, człowiek sprawiedliwy, czyli święty, tak bardzo cię kochał, że postanowił uszanować twoją decyzję. Kochałaś, Maryjo, świętego Józefa miłością dziewiczą i on również pokochał cię dziewiczą, czystą miłością. Nie pojmuję, Maryjo, głębi takiej miłości, ale chociaż jej nie rozumiem, taka miłość i czystość pociąga mnie wewnętrznie, otwiera na Boga i budzi pragnienie powierzenia się Bogu bez ograniczeń i bez zastrzeżeń. Maryjo, tego dnia, gdy spełniły się oczekiwania wieków i Ojciec w swej odwiecznej mądrości uznał, że nadszedł czas, aby Jego Syn począł się w Twoim dziewiczym łonie. Czy tego dnia, Maryjo, przeczuwałaś, co się wydarzy? Matko moja, jak modliłaś się tego dnia, jak otwierałaś swoje niepokalane serce Bogu? Tylko święty Łukasz opisał nam chwilę zwiastowania. Niech słowa tego opisu prowadzą mnie, Maryjo, do Ciebie, do Jezusa, do zrozumienia, czym jest zgoda na świętą wolę Boga. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida,
a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym, a oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Maryjo, gdzie anioł Gabriel stanął przed tobą? W domu? W drodze do domu? Co robiłaś w chwili, w której Boży posłaniec przyszedł do ciebie? Czy przeczuwałaś, że spotka cię tak wielka łaska? Tego ewangelista Łukasz nie mówi. Dlaczego? Może po to, żeby mi i każdemu człowiekowi uświadomić, że każde miejsce, każdy czas i okoliczności mogą stać się chwilą objawienia Boga i spełnienia się Bożych obietnic. Ty, Maryjo, z wielką wiarą i pokorą przyjęłaś archanioła Gabriela. Twoje wypełnione Bogiem serce od razu rozpoznało w archaniele Gabrielu Bożego posłańca i z ufnością przyjęło jego słowa jako słowa samego Boga. Dlaczego zmieszałaś się, Maryjo, na słowa pozdrowienia anielskiego? Czyżbyś nie wierzyła w to, co mówi anioł? Nie, to nie brak wiary spowodował owo zmieszanie się, ale twoja, Maryjo, pokora. Pokora jest uznaniem prawdy o sobie. Z woli Bożej widziałaś, Maryjo, jak wielkie dary łaski Bóg w tobie złożył. Ale jednocześnie wiedziałaś, że ten ogrom łaski otrzymałaś całkowicie darmo, bez żadnej twojej zasługi. Wiedziałaś, że każda łaska spływa na ciebie na mocy przyszłych zasług Syna Bożego. Tak, Maryjo, w głębi duszy wiedziałaś, że jesteś Bożym stworzeniem i że cokolwiek posiadasz, otrzymałaś w darze Bożej miłości. Właśnie ta świadomość pokorna sprawiła, że przyjmując pozdrowienia archanioła Gabriela, cała twoja dusza, umysł i serce zatopiły się w rozważaniu Bożych tajemnic, w rozważaniu nad wielkością nieskończoną Bożej miłości. Maryjo, Matko moja, ucz mnie takiej pokory. Na mnie też Bóg w ogromie swego nieskończonego miłosierdzia w każdej chwili zsyła swoje łaski, darzy mnie miłością nieskończoną, na którą przecież niczym sobie nie zasłużyłem. Bóg kocha mnie bez moich zasług. Kocha mnie, grzesznika, pomimo moich grzechów. Kocha tak bardzo, że sam uniża się i przyjmuje postać człowieka i los człowieka, aby za mnie, grzesznika, umrzeć na krzyżu, abym ja mógł być zbawiony.
Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Zapytałaś pokornie, Maryjo Bożego Posłańca. Ileż wiary jest w tym pytaniu, ileż zawierzenia Bogu. Nie pytasz, Maryjo, czy to możliwe, nie pytasz, dlaczego ja, nie pytasz, czy w ogóle może się to zdarzyć, nie. Ty tylko, Matko Boża, zgadzając się już w sercu na wolę Najwyższego, po prostu prosisz Anioła Pańskiego, by ci powiedział, jak masz postąpić, aby mogła spełnić się wola Boża. Maryjo, dziękuję ci za to pytanie, które jest jednocześnie odpowiedzią. Maryjo, ucz mnie, proszę, z poddaniem przyjmować wolę Bożą. Często, gdy dzieją się w moim życiu rzeczy trudne, bolesne, takie, które budzą we mnie lęk i niepokój, pytam Boga, dlaczego? Wiem, że w tym pytaniu ukryty jest mój brak wiary, ufności i miłości. Maryjo, ucz mnie nie pytać, dlaczego, ale po co? To pytanie do Boga. Po co dzieje się w moim życiu to, co się dzieje? Niech mnie otwiera na poznanie i przyjęcie najświętszej woli Bożej. Ucz mnie, Maryjo, żyć wolą Bożą w codzienności. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Maryjo, te słowa powtarzam trzykrotnie w ciągu dnia, gdy odmawiam modlitwę Anioł Pański. Ufam, że tymi słowami oddaję chwałę Bogu za dar wcielenia Syna Bożego, ale też oddaję chwałę Tobie, Matko Boża, która z woli i postanowienia Bożego masz udział w dziele zbawienia świata. Ufam też, że właśnie powtarzanie tych świętych słów będzie uczyło mnie żyć w postawie służby, służby Bogu. Tak, Matko Boża, Ty całym swoim życiem, całą sobą spełniłaś to, co powiedziałaś, byłaś i jesteś służebnicą Pańską. Jakże to zaszczytny tytuł i posługa być służebnicą, być sługą Pana Boga. Służebnica Pańska to Twoje imię, Maryjo, Twoje powołanie i droga świętości. To Twoja, Matko, godność i Twoje powołanie. Maryjo, co działo się w Twoim sercu niepokalanym, gdy wypowiadałaś słowa tego swego ofiarowania się Bogu? Już wtedy przed Twoim sercem Jezus z Ducha Świętego został poczęty. Gdy mówiłaś, że jesteś służebnicą Pańską, wyznawałaś miłość Synowi Bożemu, który żył pod Twoim sercem. Pewnie ludzkie słowa nie są w stanie wyrazić tego, co działo się w Tobie, Maryjo, w chwili poczęcia. Zapewne wypełniała Cię miłość tak wielka, że aż zaowocowała darem Bożego macierzyństwa. Tak, Maryjo, Ty uczysz mnie, że miłość prowadzi do służby, a służba do miłości. Maryjo, Matko kochana, ucz mnie, proszę, miłości, która będzie służbą Bogu, służbą przez codzienne, wierne i wytrwałe spełnianie woli Bożej i służbą wyrażoną w czynach miłości względem moich bliźnich. Wiem, że ta miłość to nie słowa, ale konkretne czyny, więc ucz mnie, Matko moja kochana, czynić miłość w codzienności mojego życia. I niech ta miłość pociesza Jezusa przez ratowanie przed potępieniem biednych grzeszników.
Maryjo, przyjmująca zwiastowanie Anioła Bożego, ucz mnie przyjmować i wypełniać wolę Bożą z miłością i ufnością. Prowadź mnie, Maryjo, Matko Boża i Matko moja. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi, módl się za nami. Serce Maryi, stworzone na wzór serca Bożego, módl się za nami. Serce Maryi, serce niepokalanie poczętej, módl się za nami. Serce Maryi, godne przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Serce Maryi, serce Matki Bożej Mądrości, módl się za nami. Serce Maryi, serce Matki Słowa Bożego, módl się za nami. Serce Maryi, serce Matki Pięknej Miłości, módl się za nami. Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć, módl się za nami. Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści, módl się za nami. Serce Maryi, ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża, módl się za nami. Serce Maryi, obrazie serca Jezusowego, módl się za nami. Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego, módl się za nami. Serce Maryi, przybytku świętości, módl się za nami. Serce Maryi, serce szafarki łask wszelkich, módl się za nami. Serce Maryi, wybawienie grzeszników, módl się za nami. Serce Maryi, pociecho utrapionych, módl się za nami. Serce Maryi, umocnienie opuszczonych, módl się za nami. Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych, módl się za nami. Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych, módl się za nami. Serce Maryi, nadzieją umierających, módl się za nami. Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach, módl się za nami. Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności, módl się za nami. Serce Maryi, serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata, módl się za nami. Serce Maryi, serce chwalebnej Królowej Wszechświata, módl się za nami. Serce Maryi, serce naszej Matki, módl się za nami. Serce Maryi, serce godne największej czci, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Matko Boża,
aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z boskim płomieniem, który Twoje serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Módlmy się, Boże wieczny i wszechmocny, Ty przygotowałeś w sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą jej niepokalane serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki.